Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Talks for Life, gdzie specjaliści ze studia Physio for Life opowiadają o różnych sytuacjach, które mogą Was spotkać albo które Was po prostu bolą. A dzisiaj z nami są... Marcin Bocian i Hubert Kowalewski. No i ja, Michał Dachowski, a porozmawiamy sobie o kostce i chyba możliwościach albo wizjach leczenia różnych osób, no bo po takiej na przykład skreconej kostce możemy taką kostkę albo nie uruchomić, albo od razu ruszać. Niektórzy wsadzają w gips, niektórzy tak zwanego walkera. To kiedy, co? Wszystko zależy od rozległości uszkodzenia. Zazwyczaj jak trafimy na SOR, wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie, na którym możemy ocenić, czy występuje złamanie. Jeżeli występuje złamanie, jest predyspozycja do tego, aby unieruchomić ten staw. Natomiast często jest on unieruchamiany zbyt wcześnie, jeżeli nie ma tego złamania. Tak, no w sensie trzeba sobie powiedzieć o tym, że prawdopodobnie jeśli osoba po skręceniu stawu skokowego, tak, czyli mamy teraz, jeśli osoby na przykład biegają, tak, podczas powiedzmy skręcenia stawu skokowego, gdzie ta stopa mocniej ucieka, dochodzi do bólu, może dojść do obrzęku, część osób pójdzie od razu z tym do lekarza, część nie pójdzie, tak, osoby, które pójdą do lekarza, do ortopedy, czy tak jak Hubert powiedział na SOR, często zdarza się niestety tak, że stopa czy też staw skokowy jest unieruchomiany bez tak naprawdę jakiejś większej potrzeby, tak? Jeśli nie ma złamania, tak naprawdę nie mamy wskazań do tego, żeby ten staw skokowy unieruchamiać. Wręcz bym powiedział, że jest to gorsze dla tego stawu skokowego, dla tego pacjenta i później dla fizjoterapeuty, który z tą osobą będzie pracował, niż zostawienie tego, że tak powiem, żeby osoba mogła sobie funkcjonować, ale w mniejszym stopniu. No czyli jeżeli mamy taki staw mocno opuchnięty, to opuchlizna powoduje to, że ten staw, nazwijmy to, trochę się zarasta, bo jest nieruszany, tak? Uszkodzenie i jakby wszystkie procesy, które następują po tym uszkodzeniu, powodują to, że staw coraz mniej się rusza, no bo jest unieruchomiony. I pal licho, jeżeli to będzie tydzień, no to jeszcze spokojnie w rehabilitacji tego wyjdziemy i niektóre protokoły, jakby nazwijmy to rehabilitacji po skręceniu, mówią o tym, że no spróbujmy tydzień to przytrzymać, może jakieś wiadomo się lepiej zrośnie. No tak jak powiedziałeś, Marcin, rzeczywiście też moim zdaniem jest to troszkę błąd, no bo jeśli kikuty są daleko od siebie po tym zerwaniu, no to one nie krzyczą do siebie, nie mówią chodź do mnie tutaj i złapmy się, jest to trochę nierealne, tylko rzeczywiście mówią, znaczy wszystkie badania mówią na temat, że to się nie ma szans rosnąć, a taka kostka ma szansę spokojnie dojść do siebie bez tego gipsu, tak jak też powiedział Hubert, i chyba, że jest złamanie. Tak, no właśnie, no bo tutaj jakby, no powiedzmy pod tym hasłem skręcenia stawu skokowego, no możemy sobie ująć tak naprawdę bardzo dużo aspektów, tak, no jeśli mamy rozległe uszkodzenie, jeśli chodzi o więzadła, tak, no to wtedy wiadomo, że jest wskazanie w ogóle też i do leczenia operacyjnego, no i wtedy wiadomo, że powiedzmy to postępowanie rehabilitacyjne, jakieś tam unieruchamiające jest troszkę inne, no ale umówmy się, że większość tak naprawdę skręceń stawu skokowego leczy się tak naprawdę zachowawczo, jakby postępowanie, które powinno po takim skręceniu stawu skokowego być, jest oczywiście zaprzestanie aktywności fizycznej, ale ruchu nie, czyli jakby ruszamy normalnie stawem skokowym, w stopniu bezbolesnym możemy ten staw skokowy jak najbardziej obciążać, możemy stosować jakieś powiedzmy uniesienie kończyny, żeby powiedzmy ten obrzęk troszkę sobie zszedł i wręcz bym powiedział, że lepiej jest się udać do dobrego fizjoterapeuty od razu niż do lekarza ortopedy, chociaż już to powiedzmy gdzieś tam może to przekonanie ortopedów odnośnie unieruchomienia się troszkę zmienia, ale jeszcze prawdopodobnie troszkę wody upłynie, zanim wszyscy ortopedzi będą zwracali na to uwagę, że później jednak lepiej jest leczyć staw skokowy, który troszkę się ruszał po takim skręceniu, niż został unieruchomiony na 4 czy 6 tygodni. Dokładnie, tak jak powiedziałeś, tendencja jest raczej obiecująca, czyli staramy się coraz mniej wkładać te nogi w gips, częściej zdecydowanie używamy stabilizatorów, co jest również korzystne przy złamaniach. Jeżeli mamy złamanie i ustabilizujemy ten staw stabilizatorem, takim tak zwanym walkerem, możemy go ściągnąć, popracować nad tym stawem, jeżeli chodzi o fizjoterapię, następnie znowu go założyć i w tym czasie staw jest ustabilizowany i bezpieczny. Tak, i to jest mega fajne dla pacjenta, bo też może sobie wymyć tą nogę, może się podrapać, takie jakby rzeczy bardzo przyziemne, ale przy założeniu gipsu na 6 tygodni staje się pierwszą potrzebą naszego pacjenta. Rzeczywiście tak jest i zdjęcie właśnie na chwilę i wymycie też nic tam nie ruszy tej kości, tam
w pewnych przypadkach oczywiście, gdy te uszczerbki kości są małe, bo są też takie no, duże złamania i wtedy już niestety walker jest też niemożliwy, no ale to przy skręceniu też jest mega, mega, mega rzadkie. Ale wracając jakby do samego skręcenia, to rzeczywiście jakby nawet jeżeli na USG ktoś przeczyta i miał to USG, bo raczej zrobił sobie je prywatnie po skręceniu, nawet jeżeli przeczyta, że tam jest uszkodzenie typu trzeciego, czyli stopnia trzeciego, to nawet takie, czyli pełne zerwanie jakby zadła, to też nie daje nam opcji, że trzeba to unieruchamiać jakby, czy to jest 3, czy to jest 2, czy to jest 1, to rzeczywiście nie ma znaczenia. W każdym momencie ruch jest ok i bazując na tym, że w naszej kostce jest no 200 tam parę tych więzadeł, zależy też od książek, to nawet jeżeli uszkodzimy sobie jedno, to te minus 1 nic się nie stanie i dalej stabilność i funkcja kostki będzie prawidłowa. Tak, no ale oczywiście nie wolno o tym zapominać, że jakby po takim incydencie skręcenia stawu skokowego my tą stopę, że tak powiem, powinniśmy zostawić i o niej zapomnieć, tak? Jakby to, że nie, powiedzmy, nie używamy stabilizatora czy też gipsu, to nie oznacza, że powiedzmy przechodzimy to tak zwanie tydzień i dwa i to już jest wszystko i tą stopę staw skokowy zostawiamy w spokoju. No tylko jednak, jeśli doszło do takiego uszkodzenia, jakim jest skręcenie stawu skokowego, no musimy zdać sobie sprawę, że to i tak jakieś konsekwencje będzie ze sobą niosło, więc fajnie właśnie byłoby się udać do jakiegoś fizjoterapeuty, czy też terapeuty ruchowego trenera, który będzie wiedział, co robi, może zaleci jakieś ćwiczenia stabilizacyjne, w jakim stopniu będzie w stanie nakierować tą osobę, żeby po prostu tą funkcję tego stawu skokowego i stopy po prostu przywrócić. Dokładnie tak. Tak jak Marcin mówi, warto tym zaopiekować się na samym początku, ponieważ bardzo często zdarza się, no właściwie każdy z nas w swoim życiu kiedyś skręcił kostkę, no i niestety ma to wpływ na nasze dalsze życie. To znaczy, jeżeli skręciliśmy kostkę 5 lat temu, 2 miesiące temu czy 10 lat temu, pod wpływem tego urazu będziemy inaczej obciążać całą nogę. W ten sposób będziemy rzutować na nasze kolano, biodro, plecy, no i często zdarza się tak, że ludzie przychodzą do fizjoterapeuty z bólem odcinka dolnego kręgosłupa, a tak naprawdę problemem jest niewyleczenie staw skokowy. Tak, bo to, jakby to długi ten proces jakby tego złego wzorca chodu, biegu, czy nierównego obciążania kończy, dlatego że kiedyś mnie bolało i jakby twój mózg to zapamiętuje i jakby potem nawet osoba, która biegnie, nie czuje tego, ani nie widzi nawet swojej wady i jest w stanie jakby normalnie biegać, fajne osiągi rzeczywiście robić, ale ten układ nasz mięśniowy, powięziowy, kostny cały czas na tym cierpi i jest dużo potem na slow motion, na filmikach widać też my, albo na zegarku można sobie odczytać, że obciążenie jakby lewej i prawej nogi jest zupełnie inne, albo na przykład ustawienie tej nogi najczęściej oczywiście wchodzi tak zwaną rotację zewnętrzną i taki trochę nam się platfus robi, to po wszystkich uszkodzeniach kończyny dolnej ten wzorzec jest, nazwijmy to, bardzo modny. Tak, no też czasami, jeśli chcecie zobaczyć tak naprawdę, jak biegacie, jak chodzicie, to wystarczy czasami spojrzeć na swoje buty, w których chodzicie, czy właśnie, czy biegacie na co dzień, jak one wyglądają, jak jest obcierana podeszwa, jak wygląda cholewka w środku buta, to też w jakimś stopniu będzie pokazywało to, jak wasze ciało obciąża te stawy skokowe i stopy, nie? Co automatycznie później, tak jak Michał powiedział, może się i Hubert, jak może się przenosić na resztę ciała, jeśli chodzi o kończynę dolną i dolny odcinek pleców. No ale też warto właśnie sobie powiedzieć, jakie by było w sumie postępowanie dla takiego zwykłego Kowalskiego, jeśli chodzi o poskręceniu stawu skokowego. W sensie chodzi mi o tutaj, że jeśli doszło do takiego incydentu, no to wiadomo, że trzeba w jakimś tam stopniu ograniczyć tą aktywność fizyczną, tak? Można spróbować jakiegoś chłodzenia, powiedzmy, na ten staw skokowy, chociaż też już różnie się podchodzi do tego tematu a propos całej tej procedury właśnie unoszenia kończyny, właśnie nieruszania, bo to też jest jakby jeden z aspektów całej tej metodyki Price i Rice, czy też jakiegoś tam stopniu ucisku, tak, właśnie ta elewacja, także jakby gdzieś tam takie postępowanie powinno być bardziej w tym kierunku niż udanie się właśnie do ortopedy, który niestety często zaleca właśnie unieruchomienie na taki staw skokowy. Tak, możemy też sami go troszeczkę ocenić. Jeżeli jest duża opuchlizna, to znaczy, że już doszło do jakiegoś uszkodzenia. Jeżeli występuje tylko ból, możemy starać się obciążać tę nogę bezbolesnym względnie zakresie ruchu. Natomiast jeżeli widzimy, że ta opuchlizna jest duża, że jest krwiak, warto udać się do fizjoterapeuty, samemu w domu zastosować, tak jak Marcin wspomniał, elewację, czyli podnieść trochę tą nogę do góry, powyżej serca, położyć się, nogę dać troszeczkę wyżej, zastosować kompresję, czyli możemy zabandażować tą nogę, ale starać się jednocześnie ruszać całą nogą i chodzi o kolano i biodro, tak aby przepływ płynów był odpowiedni,
i kostka po prostu zmniejszała swoją wielkość. Tak, no też oczywiście nie chciałbym, żeby wydźwięk był tego, że my w ogóle odradzamy udanie się do lekarza, tak? Jeśli właśnie, no powiedzmy, sami ocenimy, że stopień uszkodzenia jest naprawdę duży. No jeśli zauważycie, że ta stopa rzeczywiście mocno uciekła, że wy w ogóle nie możecie tak naprawdę obciążyć tego stawu skokowego ani stopy. Natychmiastowo pojawia się obrzęk, może już jakieś od razu zasinienie tej nogi, no to jest no, spore wskazanie do tego, żeby rzeczywiście do tego ortopedy, do tego lekarza się udać, ale większość przypadków tak naprawdę jest taka, że możemy leczyć to zachowawczo. To jest takim chyba częstym błędem jest wzięcie jakiegoś leku przeciwbólowego, przeciwzapalnego. To jest moim zdaniem też duży błąd, no bo proces zapalny jest po to właśnie, żeby więzadła i wszystkie tkanki, które się uszkodziły w kostce, mogły się leczyć, więc jeżeli my weźmiemy jakieś tak zwane spowalniacz, czyli ten proces zapalny będzie mniejszy, to proces leczenia się wydłuża. Tak samo jak powiedziałeś właśnie o lodzie, to na początku oczywiście dużo tego lodu można położyć, ale w późniejszych fazach leczenia tak samo ten lód będzie nam hibernował kostkę i spowalnia proces leczenia, a my w rehabilitacji chcemy jednak ten proces zapalny jakby mocno gdzieś tam podwyższać naprawdę, tak, na terapii, nawet ruchem to się podwyższa proces zapalny, po to, żeby on szybciej nam zniknął i wszystkie tkanki się bardzo dobrze wygoiły, a też pamiętajmy, że ból niczym złym jest, jakby ból jest to tylko informacja, więc jeżeli zabijemy sobie ból, to nie mamy informacji, która nam ostrzega przed złym ruchem. No i potem jakby zrobimy ten ruch gorszy w naszej kostce, który notabene nie byłby możliwy bez tej tabletki, która ten ból jakby nam zabija, więc jeżeli nie musimy i jest to do nas akceptowalne i w miarę funkcjonujemy, to nie bierzmy takich leków, które spowalniają proces zapalny i dezinformują nasz mózg względem bólu. A jeżeli chodzi o chłodzenie, to starajmy się. Protokoły mówią, aby chłodzić co 2 godziny na max 10 minut i nie powinna to być temperatura minus 50 stopni, jak niektórzy próbują zamrozić tak zwane cold packi w zamrażalniku. Raczej starajmy się robić to przez krótki czas i maksymalnie jeden dzień, dwa dni. Tak jak Michał mówi, aby ten proces zapalny przebiegał w miarę naturalnie i żeby ta kostka się sama goiła. Tak, no i po tym chłodzeniu właśnie możemy sobie wprowadzać jakieś ruchy, które są dla nas bezbolesne. Mogą to być ruchy po prostu, gdy leżycie sobie na kanapie, żeby poruszać tak naprawdę w cudzysłowie tą stopą, tą kostką w każdym możliwym kierunku. Zobaczyć tak naprawdę, jakie ograniczenia bólowe na ten moment macie. Później spróbować troszkę obciążyć tą nogę na zasadzie po prostu przenoszenia ciężaru ciała z jednej nogi na drugą, spróbować się przejść bez dużego obciążenia tej nogi, w sensie chodzi mi tutaj o ten zakres bólowy, tak jak ja zawsze mówię swoim klientom i pacjentom, powiedzmy zakres bólowy do tych 3-4 punktów w skali 10 jest ok i jak najbardziej w tym zakresie możemy sobie pracować. Jeśli ten ból się zwiększa podczas ćwiczeń albo po ćwiczeniach, no to znaczy, że po prostu przeholowaliśmy, w cudzysłowie mówiąc, i po prostu zrobiliśmy, chcieliśmy za dużo, ale jak najbardziej takie poruszanie się, że tak powiem, lekkie poobciążanie tej nogi wyjdzie nam bardziej na plus niż na minus. Czyli podsumowując, trochę tak naprawdę z tą kostką można robić wszystko i jakby i dobrym rozwiązaniem będzie ruch, i dobrym rozwiązaniem będzie tak zwany, jak tak Hubert powiedział, walker, i czasami dobrym rozwiązaniem rzeczywiście będzie ten gips. To wszystko będzie zależało od stopnia uszkodzenia. I tu tak też można anegdotę walnąć, że nawet jak jest trójka, to właśnie czasami zdarza się tak, że nie ma opuchlizny i jak jest zerwane całkowicie, to objawy bólowe są małe, no bo nie ma gdzie tej informacji jakby przesyłać, bo jest zerwany łącznik, więc na to też uważajcie. Sam ból jakby też nie jest wyznacznikiem, czasami trzeba testy porobić, więc znowu tutaj diagnostyka i diagnostyka funkcjonalna i diagnostyka obrazowa, o której pewnie gdzieś usłyszeliście, typu USG i RTG, to wszystkie są rzeczy, które czasami trzeba wykonać i są bardzo ważne do tego, żeby postępowanie po urazie było jak najbardziej prawidłowe i jak najszybciej dało wam możliwość powrotu do waszej aktywności, czy to jest chodzenie, bieganie, skakanie, to ta diagnostyka będzie bardzo, bardzo ważna. No dokładnie tak. Ja jeszcze bym w sumie dodał jedną rzecz, że w grupie ryzyka możemy zauważyć, że są osoby młode. Będą one się szybciej regenerowały, ale przez to, że ich kościec jest troszeczkę słabszy, bardzo często zdarza się tak, że może dojść do uszkodzenia kości, mimo iż uraz nie był aż tak duży, ale występuje sinienie, krwiak, więc wtedy warto zauważyć, że okej, osoby młodsze będą się szybciej goiły, szybciej to będzie się leczyło, jednak częściej, zdecydowanie częściej dochodzi do uszkodzenia kości, czyli trzeba będzie troszeczkę odciążyć tę nogę.
A więc ta kostka, zobaczcie, że niby taki prosty uraz, który każdemu się zdarzył, a wersji leczenia naprawdę bardzo dużo, a więc zawsze diagnostyka będzie na pierwszym miejscu i potem dopiero można decydować, co robić. Na tyle, ile możecie, leczcie się sami, a jeżeli potrzebujecie pomocy, zawsze możecie się udać do nas, a my wam poradzimy. A więc chyba tyle o tej kostce nam się dzisiaj udało powiedzieć. Naszymi gośćmi byli Marcin Bocian i Hubert Kowalewski. No i ja, Michał Dochowski. Zapraszam was do kolejnych odcinków i też wszystkich poprzednich serii Talks for Life, a możecie je odsłuchać na naszej stronie www.physioforlife.pl, jak i na wszystkich platformach, gdzie są podcasty takie jak Speaker, Spotify albo iTunes. A więc do zobaczenia.